Na konferencji w Galerii Książki w Oświęcimiu Marcin Mochacki, pełnomocnik do spraw strategii i planowania PKP Polskich Linii Kolejowych, obiecał, że w przeciągu 2-3 lat linia kolejowa nr 93 na odcinku Trzebinia-Oświęcim zostanie zmodernizowana. Jestem optymistą, inwestycja jest zaawansowana, ma decyzję środowiskową, która jest pierwszym poważnym krokiem administracyjnym do wykonania inwestycji. Fatalny stan techniczny torowiska na trasie 93 zagraża bezpieczeństwu ruchu pociągów osobowych i towarowych. Inwestycja ma pochłonąć 300 milionów złotych. Powstanie nie tylko infrastruktura kolejowa, ale także infrastruktura towarzysząca, jak wiadukty, parkingi i temu podobne. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków tzw. nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Ta inwestycja w dokumencie implementacyjnym, która stanowi ramę dla finansowania inwestycji przyszłej perspektywy, jest dość wysoko, więc zagrożenia co do finansowania ze środków unijnych nie powinno być. Argumentem, który ma przyspieszyć inwestycje, jest wizja Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku w Krakowie. Oświęcim znalazł się na liście miast, które ewentualnie podejmą u siebie sportowców. Planowana olimpiada w Krakowie w roku 2022, która w dużej mierze nam pozwala właśnie ubiegać się, czy to w przypadku województwa małopolskiego właśnie w zarządzie, o to, żeby ten projekt był na wysokim miejscu, był realizowany. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. przedstawiciele gmin, które znajdują się przy tej linii kolejowej, oraz marszałek małopolski Marek Sowa. Nie ulega żadnej wątpliwości, że atrakcyjność linii na odcinku Oświęcim-Trzebinia-Kraków jest dużo wyższa. Pomimo tych wielkich problemów z fatalną infrastrukturą kolejową, notowaliśmy progres, jeśli chodzi o przewozy pasażerskie. Wystarczy tylko w niedzielę zobaczyć na parkingu przy lodowisku, jakie tłumy studentów czekają, bo nie mogą do tych busów się pomieścić. Dzisiaj z Oświęcimia dojechać do Krakowa to ponad 2 godziny. Liczymy, że w przyszłości będzie to około godziny. I nikt chyba by wtedy nie myślał specjalnie, żeby jechać do Krakowa samochodem czy busem. Inna ważna inwestycja kolejowa dla Oświęcimia to połączenie szybką koleją regionalną z Tychami. Oświęcim i Bieruń mają gotowe plany, które opiewają na 80 milionów złotych. Największą przeszkodą w tej chwili w realizacji inwestycji na odcinku Bieruń-Oświęcim jest brak 1,5 kilometra torów na wysokości kopalni Piast. Nie samo wybudowanie 2 kilometrów torów jest problemem. Problem jest to, że te tory będą musiały przebiegać po terenie górniczym, po obszarze górniczym kopalni Piast, ale takie rozmowy też już były i z kompanią węglową, z dyrekcją kopalni Piast. Myślę, że to jest interes wszystkich, również kompanii i kopalni Piast, ponieważ no, większość pracowników to są pracownicy bądź właśnie z Oświęcimia, bądź z Tychów. Należy zauważyć, że strefa ekonomiczna jest wybudowana w Tychach, gdzie w tej chwili około 4000 mieszkańców Małopolski pracuje. Ja bym powiedział, że jeszcze 4000 pracuje na kopalni Piast, więc już tutaj mamy codziennie osób około 8000, który dojeżdża z kierunku Małopolski na Śląsk. Jeśli projekt uzyska dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego, to są szanse, że połączenie na trasie Tychy-Oświęcim zostanie uruchomione za 3-4 lata. Niestety inwestycja zajmuje dopiero 4. miejsce na tej liście, co stawia jej realizację pod dużym znakiem zapytania.